Wielokrotne dawki węgla aktywowanego należy zastosować w zatruciu, a. alkoholem metylowym, b. paracetamolem, c. nasionami bielunia, d. metforminą, e. karbamazepiną. Gwiazdka gwiazdka ukryj podpowiedź gwiazdka. Wielokrotne dawki węgla aktywowanego należy zastosować w zatruciu, a. alkoholem metylowym, b. paracetamolem, c. nasionami bielunia, d. metforminą, e. karbamazepiną. Gwiazdka gwiazdka ukryj podpowiedź gwiazdka gwiazdka e. karbamazepiną. Węgiel aktywowany 1 g na kilogram m. c. tablica, kaps. 150 dwusetnych, 250 mg, obniżenie, wchłaniania substancji zatrucie karbamazepiną, leczenie objawowe i podtrzymujące, usunięcie treści żołądkowej. Płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego, hemoperfuzja z węglem aktywowanym, brak swoistego antidotum. Wielokrotnie. Wielokrotne dawki węgla aktywowanego należy zastosować w zatruciu, a. alkoholem metylowym, b. paracetamolem, c. nasionami bielunia, d. metforminą, e. karbamazepiną. Gwiazdka-gwiazdka ukryj podpowiedź gwiazdka-gwiazdka e. karbamazepiną. Węgiel aktywowany 1 gram na kilogram m, c. tablica, kaps. 150 dwusetnych 250 mg obniżenie wchłaniania substancji zatrucie karbamazepiną leczenie objawowe i podtrzymujące usunięcie treści